Przychodzę do was z tanimi cudami z apteki i będę śpiewała o nich. Tanie cuda z apteki to zdecydowanie najbardziej popularny odcinek na moim kanale. Wielokrotnie prosiliście mnie o jego kontynuację. Pomyślałam, że żeby to miało ręce i nogi i żeby odcinek nie trwał znowu gdzieś jakieś godziny albo i dłużej, to przyjdę do was z całą taką serią tanich cudów z apteki. Jeżeli ta seria nie będzie dotyczyła stricte kosmetyków z apteki, to możemy to nazwać kosmetyki do zadań specjalnych. A dziś takimi tanimi cudami z apteki, a jednocześnie kosmetykami do zadań specjalnych, będą dwa wybrane przeze mnie dermokosmetyki Cetaphil. Zacznijmy może od tego, skąd ta marka, kilka słów po prostu na temat. Od 15 lat dermokosmetyki Cetaphil są dostępne na rynku w Polsce. Możemy je kupić tylko w aptekach. Jest to średnia półka cenowa, bo zarówno emulsja EM, jak i dermoprotektor MD to jest koszt gdzieś w okolicy 32 zł za 250 ml. Oczywiście w zależności od aptek, ponieważ te ceny mogą się od siebie różnić, mogą być też wyższe. Tutaj już musicie zdać się na swoje umiejętności googlowania po prostu tak tańszych obiektów. Może ta cena nie wydać się wszystkim niska, natomiast ja postanowiłam te konkretne produkty wrzucić w tę kategorię tanie cuda z apteki, dlatego że te dermokosmetyki są wyjątkowo, ale to wyjątkowo wydajne. Ja sugerowałabym tutaj używanie tych rzeczy przez całą rodzinę. Właśnie dlatego, że ich wydajność jest bardzo, bardzo wysoka. Poszczególne kosmetyki dobrze ze sobą współpracują, dlatego są polecane przez dermatologów w konkretnych różnych kombinacjach. I ja właśnie taką kombinację, którą polecił mi dermatolog, mam tutaj dzisiaj ze sobą. I są też to moje ulubione dwa dermokosmetyki tej marki. I używałam ich też najdłużej i pozostałam im najdłużej wierna. Jakieś 6-7 lat temu, kiedy na mojej twarzy zaczęły się pojawiać pierwsze oznaki trądziku, przy jednoczesnym bardzo dużym ataku atopowego zapalenia skóry, nie wiedziałam, co z tą moją skórą zrobić, bo no, z jednej strony skóra była wysypana, tak, stanami zapalnymi, a z drugiej strony była mocno wysuszona i wysuszanie tej skóry powodowało, że te stany zapalne tylko się zwiększały. No oczywiście wszystko bolało, kto ma trądzik wie pewnie, o czym mówię. Kto ma atopowe zapalenie skóry, tym bardziej, jak kto ma to kombo, no to jesteśmy w domu. Ja mam właśnie tutaj dla was taką kombinację, jaką gdzieś jakieś 6-7 lat temu polecił mi mój dermatolog, kiedy na mojej twarzy zaczęły pojawiać się pierwsze zmiany trądzikowe przy jednoczesnym, mocnym nasileniu się atopowego zapalenia skóry. Pan doktor zasugerował mi wtedy, że całą swoją pielęgnację mam odstawić, dlatego że może ona nasilać jedynie jeden i drugi problem. Przepisał mi wtedy maść leczniczą, która mocno wysuszała skórę i jednocześnie właśnie zaproponował używanie tych dermokosmetyków. No i właśnie, maść bardzo mocno wysuszała moją skórę, a te dwa dermokosmetyki pozwalały mojej skórze pozostawać w takim stanie nawilżenia, który powodował, że ta skóra nie pękała i czułam się z nią komfortowo. Z racji tego, że kosmetyki te są niekomedogenne, czyli nie powodują zapychania się skóry, właśnie są wskazane dla osób, które mają problemy z trądzikiem. Do tego formuła tego dermoprotektora jest bardzo lekka, nie jest lepka, co sobie bardzo ceni mój syn. Powoduje, że makijaż się świetnie trzyma. No ja na przykład dzisiaj mam tym posmarowaną twarz, dlatego że na mojej skórze znowu zaczęły się robić jakieś lekkie zmiany. Ja sobie bardzo, bardzo chwalę współpracę jakby tego balsamu właśnie z kosmetykami kolorowymi. Tutaj nie ma jakby zakłóceń na tej linii. Kiedy skończyłam kurację maścią i tymi dermokosmetykami, to wróciłam oczywiście do swojej zwykłej, stałej pielęgnacji. Natomiast nigdy już nie wykluczyłam tych kosmetyków z pielęgnacji i są one na stałe włączone do mojej ogólnej właśnie takiej pielęgnacji, którą możecie sobie zobaczyć, czy to w rutynie porannej, czy też w rutynie wieczornej. Jeżeli chodzi o tą emulsję micelarną, to używam jej głównie, kiedy jestem po jakichś zabiegach u kosmetologa albo u lekarza medycyny estetycznej, kiedy skóra jest nieco podrażniona na przykład, albo kiedy właśnie nasila mi się atopowe zapalenie skóry, albo kiedy zaczynają się znowu problemy trądzikowe, to wtedy przerzucam się zupełnie na mycie twarzy właśnie tą emulsją micelarną
EM. Natomiast dermoprotektora używam właśnie albo w okresach, kiedy znowu wraca trądzik, albo tak jak mówiłam, kiedy jestem po wizytach u kosmetologa, czy tam właśnie u lekarza medycyny estetycznej, ale używam go też codziennie punktowo. Używam go codziennie punktowo na nos i brodę. To są dwa punkty, na które nie nakładam żadnych innych kosmetyków, tylko właśnie tego dermoprotektora. Niezależnie od tego, co się dzieje. Dlatego, że na mojej brodzie i nosie w różnych okresach z niewiadomych przyczyn pojawiają się różne dziwne rzeczy, a kiedy używam właśnie tego konkretnego kosmetyku, to nic takiego się nie dzieje. No i tak jak właśnie mówiłam, kiedy na mojej skórze jest jakaś reakcja alergiczna, czy skóra z jakichś względów jest podrażniona, a muszę nałożyć makijaż, bo na przykład nagrywam dla Was film, to wtedy też rezygnuję tego dnia z używania innych kosmetyków. Używam tylko właśnie tego balsamu i świetnie na nim się makijaż trzyma, nic się nie waży i bardzo dobrze współgra też z maściami, tymi wszystkimi takimi aptecznymi, które są przepisywane przez lekarza. Też nie dochodzi do jakichś reakcji, gdzie ta skóra jest jakaś taka, wiecie, albo nadprodukcja sebum, albo przesuszona, więc make-up trzyma się doskonale. Jakby jeszcze pomijając to, że właśnie świetnie kosmetyki kolorowe się dogadują tutaj z tym balsamem, to jeszcze sam fakt, że są to kosmetyki niekomedogenne, czyli właśnie takie niezapychające, takie, przez które nie tworzą się zaskórniki, no to właśnie przy problemach z trądzikiem można sobie jak najbardziej pozwolić na stosowanie ich. Obu tych dermokosmetyków używa także Tymon, czyli mój 9-letni syn, który atopowe zapalenie skóry otrzymał ode mnie w spadku. Wcześniej oczywiście zasięgnęłam porady dermatologa, czy na przykład dziecko może właśnie tych kosmetyków używać razem ze mną. No i tutaj lekarz uznał, że oczywiście możemy używać tych samych kosmetyków, co jest bardzo wygodną sprawą raz na przykład na wyjazdach rodzinnych, gdzie właśnie cała rodzina może korzystać wtedy z takich dwóch kosmetyków i mają tutaj właściwie taką pełną, podstawową pielęgnację, ale też dla minimalistów kosmetycznych, którzy nie lubią wydawać dużo pieniędzy raz, że na kosmetyki, a dwa, też nie jest im potrzebna jakaś taka bardzo wyspecjalizowana pielęgnacja, nie zależy im na super wyspecjalizowanej pielęgnacji, czyli nie potrzebują 10 kremów przeciwzmarszczkowych, tak jak ja, bo ja oprócz tego oczywiście mam jeszcze 10 kremów przeciwzmarszczkowych, ale prawda jest taka, że jak wyjeżdżam na wyjazd, to zabieram wtedy ograniczoną właśnie ilość kosmetyków i to są dwa kosmetyki, które ze mną zawsze jadą na wyjazd, bo mogę skorzystać z nich ja, może korzystać z nich mój syn i może z nich korzystać Maciek. Oczywiście, jeżeli tu się zastanawiacie, jak to jest z tymi dzieciakami, no to raz, że zapytajcie swojego lekarza dermatologa, ale chciałabym zaznaczyć tutaj, że Cetaphil dysponuje taką linią dla dzieciaków, Restora Derm się to nazywa i to jest właśnie dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry, taka dedykowana linia. Także jeśli wasze młode zmaga się z atopowym zapaleniem skóry, no to możecie to właśnie tamtą linię wypróbować dla niego. Tu jeszcze tak nawiązując do tematu trądziku i do tematu bardzo, bardzo nieletnich, to mam taką historię właśnie znajomych, gdzie ich dziecko niecałe 10 lat, właśnie zaczął się już pierwszy trądzik pojawiać i też im poleciłam, żeby sobie spróbowali właśnie tych dwóch produktów i jeszcze srebra koloidalnego do przebywania konkretnie punktowo tych zmian na skórze u dziecka. I bardzo dobre efekty to dało. Zresztą lekarz dermatolog, który później dziecko konsultował, przyznał, że to jest bardzo dobry sposób pielęgnacji. Jeżeli zastanawiacie się, jakim cudem u niespełna 10-letniego dziecka pojawił się trądzik, no to muszę Wam powiedzieć, że u dzieci w wieku 8 lat, 7 lat czasami też trądzik się pojawia z różnych względów, raz, że hormony, dwa, specyficzna dieta. To nie jest znak naszych czasów, bo możecie sobie poczytać o takich przypadkach w literaturze znacznie, znacznie wcześniej, więc nie jest to taki problem stricte naszych czasów, chociaż obecnie o tym mówi się coraz więcej, coraz szerzej. No więc tutaj tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o dzieciaki właśnie. Chciałabym oczywiście tutaj zaznaczyć, że mówię o własnym doświadczeniu. Na każdego różne kosmetyki działają w różny sposób. I nie zawsze to, co sprawdza się u jednej osoby, na 100% sprawdzi się także u drugiej osoby. Więc tutaj jedyne, co możecie zrobić, to
prostu spróbować i przekonać się na własnej skórze, jak jest. Ja opowiadam o moim własnym wieloletnim zresztą doświadczeniu. No dobrze, podsumujmy sobie zatem, skąd taki, a nie inny wybór tych konkretnych dermokosmetyków na pierwszy ogień tejże całej serii. Są to kosmetyki uniwersalne, bardzo dobre też dla minimalistów, którzy nie chcą kupować bardzo rozbudowanej pielęgnacji, ale jednak na takiej kompleksowej im zależy. Świetne dla całej rodziny, ale także dla osób z konkretnymi problemami skórnymi, takimi jak trądzik, atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca. No i przede wszystkim są to produkty, które są bardzo, ale to bardzo wydajne i niedrogie. A właśnie takich produktów szukamy w tej serii. Dajcie mi proszę znać, czy Wy macie jakieś takie produkty, które chcielibyście w tej serii zobaczyć, o których chcielibyście posłuchać, bądź możecie sami z własnego doświadczenia takie produkty polecić. No i powiedzcie mi, czy sami mieliście doświadczenie z tymi dwoma konkretnymi produktami, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, albo czy możecie się wypowiedzieć na temat innych produktów marki Cetaphil właśnie, bo macie z nimi jakieś doświadczenie. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście zachęcam Was gorąco do subskrypcji. Nie obrażę się też, jeżeli będziecie mnie stalkować na moim wspaniałym Instagramie. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! To średnia półka cenowa, bo zarówno emulsja EM... Trzymam. Tańczące ręce obok. Ilu z Was tańczyło dłońmi?